Południe na południe, 12 tarcz. Utrzymania zaangażowania na świecie i przeciwstawienia się izolacjonizmowi. W orędziu wygłoszonym przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu francuski prezydent nazwał nacjonalizm iluzją. Zamknięcie drzwi przed światem nie powstrzyma ewolucji tego świata, mówił prezydent Francji i apelował, by nie osłabiać międzynarodowych instytucji, takich jak ONZ czy NATO. Macron wyraził też nadzieję, że Stany Zjednoczone powrócą do paryskiego porozumienia klimatycznego. Przestrzegł też przed zerwaniem porozumienia nuklearnego z Iranem do czasu wynegocjowania lepszego układu. A wizytę prezydenta Francji w USA skomentujemy po 12:30. Polskie Radio 24. Północ, południe. Polska potwierdziła udział w Expo, które w 2020 roku odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. List premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie przekazał w Dubaju wicepremier Piotr Gliński. Po raz pierwszy w historii wystawa światowa jest organizowana w kraju arabskim. Hasło imprezy to łącząc umysły tworzymy przyszłość. Polska będzie prezentowała się w kategorii zrównoważonego rozwoju, wyjaśnia Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest odpowiedzialna za polski pawilon na Expo. Jak najefektywniejszy i jak najefektowniejszy sposób pokazać polskie towary, polskie usługi i starać się sprzedać tutaj na rynku bliskowschodnim. To nie wyklucza prezentacji polskiej historii i kultury, doprecyzował Pisula. Na przykład polski design, to jest coś, czym naprawdę możemy się chwalić. Tutaj mam wrażenie, że akurat na rynku bliskowschodnim to mogłoby się sprzedać, więc części wspólne są jak najbardziej. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na projekt polskiego pawilonu w Dubaju. Będzie to konkurs nie tylko na koncepcję architektoniczną, ale również na kształt polskiej ekspozycji. Polska Agencja Inwestycji i Handlu przeznaczy na organizację Expo 80 milionów złotych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Mijają 32 lata od katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. 29 kwietnia 1986 roku wybuchł jeden z reaktorów, w wyniku czego doszło do skażenia radioaktywnego na ogromną skalę. Na śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie zostały narażone dziesiątki tysięcy osób. Największe dawki promieniowania otrzymali ci, którzy bezpośrednio po wybuchu... I to tam w Anglii jest ewangeliczny, jak już ktoś myślał, że to coś lepszego, to niech się przyjrzy tutaj. Ja z 5 maja. Byłem tam od 5 maja przez 20 dób. Naszym zadaniem było robienie zaprawy betonowej do sarkofagu i odpompowywanie skażonej wody. Nie mówiono nam prawdy o tym, jakie tam było promieniowanie, ale organizm reagował. Tak, zamordować ludzi i tego, no reagował. Tak, to dzieweczka będzie tak. Kilometrowej zony wokół elektrowni, a zniszczony czwarty reaktor zabezpieczono ogromnie... Promieniowanie, proszę Państwa, to do śmierci, bo to będzie tysiące lat promieniowało. Do śmierci człowiek, jak się już napromieniował, to koniec. Jak nie dziś, to jutro będzie miał raka i koniec. Z Kijowa, Paweł Puszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. I wracamy do kraju. Rząd pracuje dziś nad oceną realizacji wieloletniego programu pod nazwą Niepodległa. To kompleksowo rozpisane na kilka Radio 24. Północ, południe. A teraz piękny jubileusz. 81
Pietrzak, satyryk, twórca kabaretów Hybrydy i Pod Egidą, a także autor piosenek, skeczy i felietonów. Artysta wykonuje utwory oddające polskie nastroje i realia ostatniego półwiecza. Jako kabareciarz zasłynął satyrą komentującą sytuację społeczno-polityczną wymierzoną w ustrój PRL. W tych czasach jego twórczość była utożsamiana z etosem Solidarności i głosem antykomunistycznej opozycji, a refreny piosenek oraz fragmenty występów zapadły w pamięć milionom słuchaczy. Artysta miał też często kłopoty z cenzurą. Jeden z najbardziej znanych utworów Jana Pietrzaka z muzyką Włodzimierza Korcza stał się nieformalnym hymnem Solidarności. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.